Wypalanie traw w Polsce to prawdziwa plaga. Blisko 95% wiosennych pożarów jest spowodowana działalnością człowieka. Najwięcej pożarów traw odnotowano w województwie mazowieckim. Tylko w 2012 roku było ich ponad 12 tysięcy. Z punktu widzenia strażaka wypalanie traw jest niedobre, ponieważ powoduje duże zagrożenie chociażby dla ludzi, którzy mieszkają w pobliżu takich miejsc, w których dochodzi do wypalania traw, jak również dla naszego środowiska naturalnego, czyli giną zwierzęta, giną rośliny, czyli jest to z trzech stron niekorzystne zjawisko. Zdarzają się takie przypadki, chyba nie tak dawno jak rok, a może już dwa lata temu, jeden strażak przypłacił taki pożar życiem, także jest to niebezpieczne, zwłaszcza przy silnym wietrze, takim jak w dniu dzisiejszym. Pożar rozprzestrzenia się niekontrolowanie, nie możemy nieraz przewidzieć, w którą stronę wiatr zawieje, bardzo szybko się ten pożar potrafi rozprzestrzeniać i w takich przypadkach jest zagrożone życie również ratowników, którzy biorą udział, jak również tego mienia, tych domów, które znajdują się w pobliżu miejsc, w których są wypalane trawy. Na naszym terenie w powiecie otwockim coraz mniej jest czynnych rolników, są nieużytki rolne i na tych nieużytkach rolnych po prostu często dochodzi do takich aktów chuligańskich, że po prostu ktoś przejeżdża, podpala bezmyślnie, a skutki tego płacimy my wszyscy. Czy często zdarza się, aby ucierpiał ktoś postronny, właśnie tak jak tutaj widzimy, dom mieszkalny, który mógłby w takim pożarze ucierpieć? No my staramy się przede wszystkim zabezpieczać takie budynki zagrożone i prowadzić działania od strony właśnie tych budynków, aby nie dopuścić do tego, aby płomienie przerzuciły się na budynki gospodarcze, na budynki mieszkalne, ale niestety nie zawsze jesteśmy w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, bo musimy dojechać, to są tereny często podmokłe, gdzie ciężkimi samochodami strażackimi jest bardzo ciężko dojechać, więc nasza reakcja też jest troszeczkę wydłużona w takim momencie, kiedy jest teren trudno dostępny dla nas i wtedy czasami są przypadki, palą się na przykład domki na działkach, palą się jakieś komórki, które są na przykład na końcu zabudowań, a najbliżej miejsc, w których ktoś podpalił trawę. Tylko w 2012 roku podczas akcji gaszenia pożarów traw strażacy spędzili w sumie ponad 490 dni. W akcjach wykorzystano 57 500 metrów sześciennych wody. Tyle wody wypełniłoby 23 olimpijskie baseny. Spłonęło 7 tysięcy hektarów pól, łąk i nieużytków rolnych. Jest to obszar porównywalny do powierzchni warszawskiej dzielnicy Białołęka. W 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego koszty akcji oraz straty spowodowane przez wypalanie traw wyniosły około 2 600 000 zł. Wypalanie traw to jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska. Co roku w pożarach traw ponosi śmierć kilkanaście osób, a kilkadziesiąt odnosi obrażenia. Wypalanie traw zabija. Nie podpalaj, nie zabijaj.